Na całą gospodarkę odpadami w tej perspektywie finansowej mieliśmy zaplanowane 49 milionów złotych. Pewnie się te kwoty zwiększą. W tych 49 milionach złotych 29 prawie zostało przeznaczone na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnej. I tak naprawdę wszyscy ci, którzy chcieli zorganizować taki punkt, tak jak tu gmina Strzeleczki i pan wójt Marek Pietruszka, dostali od nas dofinansowanie. 36 takich punktów zmieni pewne podejście nasze do tego, co zrobić z czymś, czego nie potrzebujemy w domu, albo coś, co tak naprawdę sprawia nam kłopot. Średnio taki punkt selektywnej zbiórki odpadów to jest od 1 100 000 do 1 700 000 złotych, w zależności od tego, jak duży plac, jak duża infrastruktura. Pewnie też te gminy większe muszą przeznaczyć większą powierzchnię właśnie na te wszelkiego rodzaju bardzo ciekawe już rozwiązania transportowe. I cieszę się, że gdzieś tam właśnie w Brukseli kilka lat temu ktoś nam powiedział, słuchajcie, musicie to zrobić, no nie macie wyjścia. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych muszą pojawić się w waszym systemie gospodarowania odpadami. Tutaj bardzo podoba mi się regulamin stworzony przez gminę, bardzo mi się podoba podejście organizacyjne, bardzo mi się podoba to, jak dużo możliwości zarówno pan wójt, jak i współpracownicy stworzyli dla mieszkańców, aby poradzić sobie ze śmieciami. Regulamin, który stworzyliśmy, jest innowatorski w swoim założeniu, ponieważ każde mieszkanie, każda posesja, każda nieruchomość będzie miała przypisaną kartę z indywidualnym kodem kreskowym i dzięki temu będziemy mogli śledzić po prostu ilości odpadów, które są oddawane. Na każdą nieruchomość, na każde mieszkanie przypisany jest pewien limit, tak? Stworzyliśmy ten system właśnie po to, żeby uszczelnić ten system, aby nie dochodziło do tego, żeby te odpady były dowożone przez osoby z zewnątrz, spoza gminy, ponieważ wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak drogie są dzisiaj odpady, a szczególnie ich utylizacja. I to jest takie naprawdę ewidentne, nowatorskie podejście w tej kwestii. Ale podoba mi się bardziej również to rozwiązanie techniczne, które tutaj zostało zastosowane z podjazdami dla samochodów ciężarowych z przodu, dla samochodów osobowych z tyłu, praktycznie bezkolizyjne. Tutaj można oddać praktycznie wszystkie odpady, a przeki mobilne, które były organizowane dwa razy w roku u nas w gminie, miały to, że po prostu nie zabierało się odpadów budowlanych, co niejednokrotnie generowało tam jakieś kłopoty.